Jesteśmy w centrum Wrocławia, przy ulicy Spiskiej, przy lodowisku, które dzisiaj jest zamknięte. Zresztą właściwie ono jest stale zamknięte, bo widzicie Państwo, co tu jest napisane. Zaledwie po 5 godzin z poniedziałku do piątku, i to bardzo późno, i w soboty całe dnie, i niedzielę całe dnie. Ale co z dniami roboczymi? I dalej. Ferie zimowe, które zaczynają się za kilka dni, od 1 lutego. Zaledwie od 12 do 13, taka jest różnica. Od 12 do 13 jest jedna godzina, proszę Państwa. Czyli dzieci i młodzież wrocławska, która nie wyjedzie, bo ponad 50% dzieci i młodzieży Wrocławia nie wyjeżdża na ferie, bo ich po prostu na to nie stać, ma jedną godzinę dodatkowo w stosunku do tak okrojonego grafika lodowiska. Czy ten obiekt w takim razie nie opłaca się miastu? Czy komu się nie opłaca, bo została szatnia, za chwilę to pokażę, przesunięta na bok. Zupełnie ciężko nawet ją zobaczyć. Gwiazda Dawida. A może dam pani ulotkę? Proszę bardzo. Przesuniemy się trochę do tyłu, żeby to pokazać, jak to jest tutaj zrobione. Wejście do lodowiska jest zupełnie z prawej strony, a tam centralnie jest coś zupełnie innego. No właśnie. No właśnie. I dlaczego to jest tak zrobione, że to jest tutaj, zajmuje cały budynek, a lodowisko jest gdzieś umieszczone zupełnie z boku. Załoga tutaj od lat przychodzę, więc znam ją. Nie jest bardzo kulturalna, nie jest przyjemnie. To są bardzo nieprzyjemni ludzie. Dlaczego tak się dzieje? No i właśnie to chciałam Państwu dzisiaj pokazać, jak obiekty sportowe są niszczone. A na celowniku mam obiekty sportów zimowych, czyli łyżwiarstwo figurowe na lodzie i hokej. Są dwie podstawowe dyscypliny sportu, które potrzebują lodu, lodowiska. Mówiła Beata Andreas dla Królewska TV.